W Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu po wyspowiadaniu 19 osób papież odbył nieplanowane spotkanie z zakonnikami i biskupami regionu Umbrii. Następnie przez kilka minut rozmawiał z imamem Perugii. Abdelkader dziękował Franciszkowi za niedawne słowa o islamie, którego nie można identyfikować z terroryzmem, wypowiedziane podczas lotu powrotnego z Krakowa do Rzymu. Papież odwiedził także infirmerię bazyliki, gdzie spotkał się z 10 chorymi zakonnikami, po czym wyszedł przed świątynię, by pozdrowić innych chorych oraz wiernych od rana na niego tam oczekujących. Dziękuję za waszą gościnność i proszę Pana, by wam błogosławił. Dziękuję wam również za to, że chcecie być blisko. Także nie zapominajcie, byście zawsze przebaczali. Sempre. Zawsze. Perdonare da cuore. Przebaczali z serca. Se si può avvicinarsi, avvicinarsi all'altro. O ile to możliwe, zbliżali się do drugiego, ale przebaczali. Dlatego, że gdy przebaczamy, to Pan nam przebacza. A my wszyscy potrzebujemy przebaczenia. Czy ktoś z tu obecnych nie potrzebuje przebaczenia? Niech podniesie rękę. Wszyscy go potrzebujemy.